Cześć dziewczyny, tu Oliwia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w sklepach jest tak przeogromny wybór rzeczy, a niekiedy zdarza się mimo wszystko, że sięgamy po elementy, które sprawiają, że nasza stylizacja całościowo wygląda kiczowato, tandetnie, po prostu tanio. Dzisiaj moim subiektywnym okiem chcę Wam przedstawić takie aspekty, reguły, którymi zdecydowanie warto się kierować. I totalnie nie chodzi o tanią stylizację w dosłownym znaczeniu tego słowa. Możemy wydać na zbudowanie stylizacji naprawdę niewielkie pieniądze, a będzie ona wyglądała rewelacyjnie. Z drugiej strony możemy na stylizację wydać grube tysiące, a będzie ona wyglądała po prostu źle. Zapraszam Was do oglądania. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na materiały, z jakich wykonane są rzeczy, które nosimy. Wiele z nich imituje te materiały lepszej jakości, tak jak skóra naturalna, jedwab, taka dobrej jakości koronka, czy na przykład wełna, ale jest wiele tak nieudolnych imitacji, które wyglądają po prostu tragicznie, sztucznie. Z daleka już to widać, a z bliska to już naprawdę całkiem. I w dotyku są na maksa sztywne, nieprzyjemne, połyskują, są świecące, co więcej, niekiedy także śmierdzą. Takich ubrań, takich materiałów się wystrzegajcie. Obwieszanie się logami od góry do dołu nigdy nie jest dobrym pomysłem. Z mojej perspektywy wygląda to jak takie wołanie o atencję, spójrzcie na mnie, w ogóle mam na sobie wszystko od Dolce, od Gucci, od nie wiadomo kogo. Jeszcze pamiętam, jak parę lat temu w ogóle w modzie była logomania, to był taki hit, trend, że koniec świata, który nie do końca do mnie przemawiał. I ja radziłam sobie z tym tak, że zakładałam jedną rzecz z widocznym logo, dlatego jeśli macie jakąś markową rzecz z widocznym logo, postawcie na bezpieczne rozwiązanie, tak żeby ona była tym królem stylizacji, tym sposobem będziecie w stanie stworzyć takie górnolotne zestawienie. Ostatnio wrzuciłam Wam na YouTube filmik o 10 rzeczach, których nie wiecie na temat bielizny, myślę, że zdecydowanie warto go obejrzeć. No i w dzisiejszym odcinku też nie mogłabym po prostu nie zahaczyć o ten temat, ponieważ bielizna nie pełniąca stricte funkcji ozdobnej, wystająca przez przypadek, czy to ze spodni, czy to z jakiejś bluzki, górą, bokiem, ramionczka, jeszcze w jakimś hardkorowym kolorze czy wzorze, wygląda zwykle bardzo wulgarnie, a co za tym idzie tanio, dlatego takich rozwiązań stylizacyjnych jak najbardziej unikajmy, chociaż myślę, że takim najbardziej hardkorowym elementem bieliźnianym będą silikonowe ramionczka noszone w 2000 roku przez wszystkich, ale słuchajcie, takie widać, dodatkowo wyglądają mega sztucznie. Na rynku jest tak przeogromny wybór t-shirtów z jakimiś zabawnymi memami, hasłami motywacyjnymi, sloganami, takimi wiecie, z przesłaniem i nie mogę zrozumieć po prostu tych żenujących haseł na koszulkach, które nadal ludzie noszą. Nie wiem, może nie mam poczucia humoru. Jeśli nie, to dajcie mi znać w komentarzu, jeśli jesteście fanami takich t-shirtów, ale ja po prostu nie mogę tego znieść i takie, jakie na szybko mi się udało znaleźć w internecie. Codziennie budzę się przystojniejsze, ale dzisiaj to już przesadziłem. Albo znacie bajkę o selerze? Żona pierze, ja selerze. Serio? Największą zbrodnią, jaką możemy zrobić, to nosić podróbki. Słuchajcie, nie, to jest po prostu masakra. Osoba, która zna się na modzie, od razu po prostu to wychwyci, że to nie jest oryginalny produkt. Tak samo chamskie, tańsze zamienniki. Ja sama noszę tańsze zamienniki, żeby nie było, kupuję je w sieciówkach, uwielbiam. I to jest rewelacyjne rozwiązanie w momencie, gdy nie możemy sobie pozwolić na oryginał i kupujemy produkt inspirowany. Podkreślam, inspirowany, nie udający oryginał, a te chamskie tańsze zamienniki no po prostu na pierwszy rzut oka wręcz wyglądają jak te oryginalne i na nie nie stawiamy. Oczywiście jest cienka granica pomiędzy tym. Jeśli chcecie, żebym rozwinęła dla Was ten temat i poruszyła właśnie te różnice związane z oryginałem, podróbką, chamskim tańszym zamiennikiem oraz tańszym zamiennikiem tym okej, prawidłowym, to dajcie mi znać w komentarzach. Niekiedy zdarza się, że zarzucimy na siebie zbyt małą rzecz i mimochodem wylewa nam się troszkę tutaj, troszkę tam. Nie prezentuje się to zbyt estetycznie, dlatego dobrze jest kupować rzeczy w odpowiednim rozmiarze. Natomiast jeszcze gorszą opcją jest fokusowanie na poszczególne elementy naszego ciała, czy to biust, czy to płopa, w sposób sugestywny, przykładowo poprzez jakieś charakterystyczne rozcięcie na spodniach, czy to ultra głęboki dekolt zestawiony z totalną mini spódniczką czy z shortami.
nieadekwatnie do okazji. Na maksa cieszę się z tego faktu, że obecnie na rynku jest dostępny naprawdę szeroki wybór elementów garderoby o takich różnych wariacjach, czy to z podkręconym fasonem, o jakiejś konkretnej kolorystyce, z jakimś fajnym dodatkowym akcentem, to jest naprawdę super sprawa. Natomiast niektóre materiały nie pasują do poszczególnych elementów garderoby. I słuchajcie, takie dresowe garnitury, komplety, garsonki na pewno nie będą wyglądały, wiecie, elegancko i drogo, dlatego raczej zwracajmy na to uwagę. Niektóre rozwiązania stosowane przy ubraniach, mowa tutaj o poszarpanej nogawce, czy spodniami z dziurami, czy sweter z jakimś przetarciem, są celowe i mogą one wyglądać jak najbardziej schludnie i luksusowo. Natomiast jest też drugi aspekt. Ubrania, które wyglądają na sprane, zmechacone, brudne buciory, gdzieś tam ciągnąca się nitka, czy wiecie, coś tam uszczerbionego. To są rzeczy, na które my mamy bezpośredni wpływ i grunt to po prostu dbać o te rzeczy. Gdy spierze nam się bluzka, potraktujmy ją barwnikiem. Gdy odpadnie guzik, po prostu go przyszyjmy i stylizacja zyska naprawdę miliard punktów do lepszego wyglądu. Któreś z Was ostatnio rzuciła mi bardzo ciężki kaliber pod odcinkiem i słuchajcie, był to temat leginsy. I stwierdziłam, że rozwinę go w tym odcinku. Jeśli chodzi o leginsy noszone na co dzień w stylizacjach casualowych bądź nie daj Boże wyjściowych, jestem na nie. Dwa razy nie mówię leginsom, jeszcze dodatkowo prześwitującym. Słuchajcie, wszystko byłoby w porządku, gdyby te leginsy były wykonane z porządnego materiału, nie prześwitującego. Dodatkowo, jeśli do tych leginsów założymy na przykład sportowe buty czy kozaki, wówczas będą one wyglądały na przykład jak rajstopy, do tego jakiś dłuższy górny element garderoby, to ma rację bytu, ale prześwitujące leginsy noszone same sobie w codziennej stylizacji. Nie róbcie tego. Zbliżając się powoli do końca, słuchajcie, są takie elementy garderoby, które kiedyś były jak najbardziej kojarzone z kiczem i zaliczają się m.in. do tej ekipy. Białe botki, czy też kozaczki, winylowe elementy garderoby, czy na przykład sandały, buty na platformie. I patrząc na to, co się obecnie nosi, te elementy garderoby jak najbardziej mają rację bytu, ale wszystko zależy od tego, jak je zestawimy. Przykładowo winylowe spodnie, sama w takie zainwestowałam, ale są to spodnie. Są to spodnie z kieszeniami normalnymi, z szlufkami, zakupione w Mango, fajnej jakości, super wykonane. Gdybym skoczyła z drugiej strony w cały lateksowy bądź lakierowany kombinezon, no nie wyglądałabym zbyt dobrze, nie oszukujmy się, wyglądałabym na maksoa. Tanio i kiczowato. Tak samo białe buty miały swoje 5 minut w poprzednich latach, zresztą nadal z nami zostają. Zestawione w jakiejś casualowej, fajnej stylizacji, wiecie, z polotem, wyglądają naprawdę super. Nie z siateczkowym body, czy z jakimiś, wiecie, okularami z różowymi szkłami, no to już jak najbardziej zakrawa o kicz. I trzeci taki przykład, o którym wspomniałam, to buty, sandały na platformach. I tutaj chcę przywołać idealny przykład. Metaliczne, złote platformy od Yves Saint Laurent, które zestawione z białą koszulą, z jakąś fajną marynarką, do tego dobrze skrojone dżinsy, są tam wisienką na torcie w stylizacji i wyglądają po prostu jak totalna petarda. Ale tego typu metaliczne buty zestawione z cekinową sukienką, z jakimś jeszcze tiulowym akcentem, z białym bolerkiem i nie daj Boże jakimś infantylnym, dziecięcym elementem garderoby w postaci, nie wiem, torebki w kształcie jakiegoś owocu czy atomówki, no to już jest totalne przegięcie. To tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie chcę tutaj nikogo oceniać, podkreślam, że jest to w pełni subiektywne zestawienie, które mam nadzieję, że będzie dla Was pomocne. I tak słuchajcie, główkuję, co by jeszcze dodać do tego zestawienia i nasunęło mi się bolerko. Tylko zastanawiam się, czy to jest element garderoby, który sprawia, że stylizacja wygląda tanio, czy po prostu przebrzmiały. Dajcie w ogóle znać, co myślicie i co jeszcze dodalibyście do mojego zestawienia. Jestem na maksa ciekawa Waszych odpowiedzi, puśćmy wodze fantazji. Myślę, że tutaj mogą pojawić się fajne petardy z Waszej strony. Czekam. Wpadajcie koniecznie na mój Instagram, jeśli chcecie poznać moją pracę tak jakby zza kulis. Pojawia się tam ostatnio mnóstwo modowych inspiracji. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa.